No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor, wy już doskonale wiecie, co się święci i od razu daję wam standardowy challenge. 700 łapek w górę pod tym materiałem w ciągu 24 godzin minimum i jeszcze w tym tygodniu kolejny odcinek z tej serii, a my zaczynamy Szczury Warzone. Odcinek już nie wiem, który nawet. 17, 18, coś takiego. Mam dzisiaj takie marzenie, widzowie, żeby ten odcinek mógł zostać nazwany odcinkiem legendarnym. Co jakiś czas trafiają się takie lobby, naprawdę, że nie boję się tego powiedzieć, że stają się one po prostu legendarnymi chwilami spędzonymi na łapaniu szczurów. I naprawdę chciałbym, żeby dzisiaj było właśnie podobnie. Żebyśmy zobaczyli coś, na co dosłownie nie jesteśmy teoretycznie gotowi. Okej, więc zaczynamy standardowo od gułagu. No i klasyk. Będę to przypominał za każdym razem, ale ja nie mogę nikogo zabić w gułagu. Mogę tylko spowodować, że sam się gość zabije, albo mu uciec. Najlepiej oczywiście linką. No i zobaczmy. Ghost Ime. W ogóle wydaje mi się, że mam ogromną czułość. To przez to, że grałem w Battlefielda i tam totalnie inaczej to granie na padzie wygląda niż w kodzie. Ale to nie będzie miało znaczenia, bo i tak nie strzelam za bardzo. No nie, no... Masakra, no najgorsze co może się mi przytrafić. Że chłop nie wypchnie barem z linki, no. Gratulacje, uciekłeś mi, uciekłeś. To i tak nie ma, moi drodzy, dla nas większego znaczenia, bo mamy Huta. Dobrze, że nie Fiuta, jako pierwszego gracza. Level pierwszy, ale to jest chyba błąd wyświetlania. Co tak mi się przynajmniej wydaje, robi sobie tutaj kontrakt prześlidane, zwiad se robi. Ciekawe. Dzięki temu uzyska oczywiście przyszłą zonkę, ale nie ma to większego sensu, mam wrażenie, na tym etapie gry robić. Co prawda gotówkę, tak? Jest to chyba najbezpieczniejsza forma pozyskiwania gotówki. Więc teoretycznie ma już na loadout. No i chyba będzie zaraz loadout kupowany. No i bardzo mi się nie wydaje, by to był pierwszy prawdziwy level. Zresztą będziemy teraz wszystko wiedzieli, jakie bronie weźmie. Jeżeli będzie miał skiny, zrobione bronie, no to wiadomo, że się nam źle wyświetla. Jedynym plusem tego loadoutu chyba były atuty, dosłownie. Znaczy ten Striker, no da się tym grać, ale... Ale patrzcie, on nawet aha. On i tak zmienił tego Strikera. What the fuck? O, i ma chłopa na blisko od razu. Było słychać tutaj gościa. Jest puszczone BSP. I będzie pierwszy pojedynek. No i będzie podjazd chyba. Taki trochę powolny podjazd. Ryzykowny. Call of Duty takie powolne podjazdy, no właśnie. Trzeba to zrobić w pewnym momencie jakoś dynamiczniej. I to właśnie Hugh zrobił. Jest jakieś STG po gościu. Ale dalej uważam, że te bronie, które ma, no to jest co najmniej coś bardzo dziwnego. Dobra, mamy odwiedzany bunkier, bo miał kartę. No i zobaczmy w takim razie. W tym bunkrze jakieś te są. Ty, nie widziałem nigdy środka tego bunkra akurat. Ktoś tam się gotuje w tych probówkach. Okej, żetony gułagu. No jesteśmy skazani na tego gracza zdecydowanie trochę dłużej. Wy widzicie jego statystyki, ja nie. To bardzo mnie to ciekawi. W kontekście tego... Jaki to jest gracz? Z jakim doświadczeniem? No bo wy tam widzicie, ile fragów już zrobił, jakie ma KD, ile winów. A ja nie wiem nic. Tak oglądam i wiem, że to po prostu nie jest pierwszy level. I tyle. By było ciekawe, jakby można było strzelać w te probówki i by zombie wyłaziły. Nie byłoby to ciężkie do zrobienia dla twórców. Zawsze byłby to jakiś dynamiczny element na mapie. Stary, przelutowałeś tyle skrzynek, że czas na jakąś akcję. Naprawdę, czas na jakąś akcję, bo tutaj mamy tylko lutowanie. Tylko lutowanie w twoim wykonaniu. Już naprawdę wystarczy. Nie potrzebujesz nic więcej. Jeszcze na locik z kolejnej skrzynki. No i mam nadzieję, że teraz nam ładnie tutaj wyleci linką. Dobrze, puścił sobie BSP. No i mamy rotację. Zobaczymy w sumie gdzie. Dostał tutaj ostrzał od razu. I co, będzie chciał od razu tutaj atakować? Podoba mi się to, panie Hugh. Oj, to będzie bardzo prosty frag. Tutaj kolega w tak zwanej krainie mięsnej. Ląduje też kolejny gość. Ale Hugh podjeżdża kolejnego.
No i tutaj też była kraina mięsna. Trzy frangi na koncie Huta. No, ciężko na razie jakkolwiek mówić o szczurze, oglądając Huta. No, totalne przeciwieństwo. Okej. Jezu, ale darmowe fragi mu tu wpadają. Chłopy sobie po prostu lądują na otwartym terenie. Ten gość miał jeszcze klucz do Blacksella. Boże, do Blacksella, co ja mówię? Do Blacksite'u. No wow, no co ci ludzie robią w ogóle? To jest jakieś wymarzone lobby, nie? Piąty frag wpada tego. Nawet za bardzo nie musi się skupić na tych wszystkich pojedynkach. No patrzcie, no przecież to jakaś abstrakcja. Kolejny darmowy frag. Chłop se wylądował w takim miejscu, nie? W takim miejscu se wylądował. Nie no, Hute ewidentnie, widzowie, coś potrafi. Nie jest to jakiś wybitny gracz, ale gracz, który wie, co jest 5. A to już w kodzie naprawdę dużo daje, jeżeli wiesz dokładnie, co się dzieje i co należy robić, czego unikać, to możesz pod kątem umiejętności być przeciętnym graczem, ale już będzie ci szło dobrze. Jeżeli po prostu używasz mózgu i potrafisz na bieżąco uczyć się jakby skutecznych zachowań w Call of Duty, w tym przypadku w Warzone. W końcu ma dobre bronie, w sensie ten BAL 27, którego tam znalazł, też był dobry, ale teraz już ma STG oraz statika po gościach. No i patrzcie, to jest kolejny bardzo prosty frag dla niego. Chłopce minę rzucił. Nie wiem czemu zmienił broń. Nie wiem czemu zmienił broń, ale spieprzył to po całości. Oczywiście musiał mi Hute nasrać na łeb, bo zacząłem go chwalić, że wie, co jest 5, po czym zrobił coś takiego. I napisał unlucky na czacie. Okej, okay, ego top. Ego top tak duże, że wyszedł z meczu. What the fuck? Hute! Co jest? Nieważne, mamy Invaderza 1M. 771 poziom. Oj, on tutaj jasnowidzenie ma zrobione. Tutaj będzie kampa. Tu chyba będzie kampa od teraz. Doskonale wie, gdzieś są przyszłe strefy, ale leci mimo wszystko na sklep. Cóż on to ma na tej zapasowej broni? Podniósł sobie kontrakt dułowy. I ma zlecenie na Zazo. Czy będzie w ogóle zainteresowany zniwelowaniem Zazo, skoro zna wszystkie już ząki do końca? No nie jestem taki przekonany, że go jakkolwiek ten Zazo zainteresuje. Tutaj może być po prostu wyczekiwanie na endgame. Tak mi się coś wydaje. W ogóle ten chłop ma taki loadout, że mnie głowa boli. Czajcie grać MCPR-ka? Się nazywała ta snajperka? Bo już mi się to myli. Ale czajcie grać tą snajperką w Warzone 3, jak masz takie alternatywy? I do tego jeszcze ten klocowaty P ma MR9 na broni zapasowej. No loadout typu koszmar dla mnie. Absolutny koszmar. Kloc nad klocami. Uuu, ale teraz dostał w piernicz. Ale dostał w piernicz. To jest koniec Invaderza. Koniec Invaderza, moi drodzy. Żegnamy kolegę, witamy Weba. Howarda czy nie? Witamy. Zobaczmy, jaki poziom. Mamy 4 fragi, poziom 365. No i emblemacik za rankedy sezonu 4, ranga Diament. Także to niewiele mówi, bo rangę Diament naprawdę jakoś wybitnie ciężko wbić nie jest. A także spodziewam się raczej mimo wszystko słabego gracza i on też ma jasnowidzenie. Co jest? To już się glitchuje, czy... Oj, jeszcze ma ten celownik, który mu pokazuje, ile ma kul w magazynku. Z Advanced Warfare. Czy to jest zgliczowane, ta minimapa teraz, przez to, że miałem jednego gościa z jasnowidzeniem, czy on też miał jasnowidzenie? No to jest w ogóle gość, który już dłużej gra w Warzone, bo zobaczcie sami, ma loadout, ten taki fioletowy jako zawieszka. Jeżeli dobrze pamiętam, ten loadout był, ta zawieszka była przyznawana za to, że grało się w Warzone 1 na początku Warzone 2. Także on staż w Call of Duty Warzone ma raczej bardzo duży. No ale dobrze, zobaczmy jakieś strzelanie w jego wykonaniu. To mnie bardzo interesuje, jakiś dronik tutaj lata. Tak kurde, chaotycznie bardzo biega ten chłop, nie? Tak chaotycznie, mam wrażenie, że tutaj przy strzelaniu będzie kierownica totalna, nie? O wow, jeszcze celownik. To
termowizyjny. No i teraz go powinien dojechać. Duży staż, coś tam wie. Ale brakuje tutaj takiego dobrego dla Call of Duty nawyku. Czyli po prostu pojedynkowania się. To właśnie wyrabia największą umiejętność. To już jest w ogóle, widzowie, sytuacja top 10. Ja nie wiem, w którym momencie to lobby tak szybko umarło i się wybiło, ale to już jest top 10. Ten łeb bardzo mocno kampi na tym dachu. Ale z drugiej strony, no, nie unika pojedynków, nie? Jakby jak już ma jakąś szansę, żeby do kogoś postrzelać, to strzela, natomiast no robi to, wiecie, na takim najmniejszym ryzyku, jakie może podejmować. Czyli po prostu nie schodzi z tego dachu. Jeżeli chłop gdzieś mu tam ucieknie, to go odpuszcza i tyle. Czyli jest to takie bardzo bezpieczne granie. Okej, ma teraz chłopa pod sobą idealnie. No, pod tobą. Widziałeś go. Ma nawet trackera. Co, on go nie widzi dalej? Nawet masz trackera, stary, było tam kroki widać. No. Jest piąte zabójstwo, ktoś tutaj ląduje. No i teraz zobaczymy. Nawet coś potrafią teraz. Okej. Teraz trochę panika. Wydaje mi się, że na blisko będzie miał duże problemy ten łeb. No właśnie, to było to, o czym mówiłem. To było widać, że jakby... No nie jest to zbyt dobry gracz, nie? Jakby to nie jest zbyt dobry gracz. On się też nie czuł pewnie, to było widać. Zabija go chłop, który ma 21 fragów z kolei. 1050 poziom i tu już jest opal wbity. No i ta różnica jest ogromna, jak widzicie. No nie, no od razu to jest idealny przykład, dlaczego diament jest... Według mnie powinien być uznawany za dosyć niską dywizję na rankedach. Bo... No ci ludzie na diamenta mogą wejść właśnie tacy jak ten wcześniej, czyli ludzie, którzy coś tam grają, coś tam wiedzą, ale jak przychodzi do pojedynku, w którym trzeba pokazać umiejętności, to praktycznie nigdy nie potrafią tego zrobić, nie? No nie, no widać, że Inferno jest jakimś spoceńcem. 23 fragi, to jest niemożliwe, żeby taki chłop przegrał ten mecz na zasadzie, że przegra pojedynek, tylko bardziej go może zgubić ta pewność siebie z kolei, nie? No ale to też jest gość, którym nie zależy aż tak na zwycięstwie. Po prostu będzie chciał zdobyć każdego fraga, jakiego może. Więc moi drodzy, mamy kolejnego demona w serii szczurów Warzone. Co robią takie chłopy na koncie, gdzie mamy 0,08 KD, nie? Mam tak negatywne KD praktycznie na tym koncie, że to jest niepojęte, że miałbym teoretycznie rywalizować z takim chłopem w lobby, nie? Na chłopa pod sobą. Bardzo prosty frag. No i ostatniego gościa też widział na BSP. Mocno zaryzykował, ale zdąży się skewować. Chyba, że dostanie taką zagotowaną szyszkę. Tylko to mogło go tutaj... No widać, że tamten chłop też już jest gorszym graczem. Nie wykorzystał tego, że obił bardzo mocno Inferno. O, Inferno to wygra. No, bardzo ryzykuje tak pojedynkując się przez te murki, bo zanim wyjdzie na ten murek, to chłop może już zacząć strzelać. No ale jak widzicie, ten chłop nie potrafi tego wykorzystać. Więc myślę, że Inferno to zakończy zaraz. Chłop już jest po drugiej stronie murku. No i teraz będzie koniec. Dziwię się, że dopiero teraz te Semtexy poleciały. No jest. 25. zabójstwo. I koniec z tego meczu. No ewidentnie bardzo proste lobby dla tego gracza. Zresztą dla prawdziwych ludzi wbijających opal, no umówmy się, mecze publiczne rzadko kiedy są jakkolwiek wymagające. Także no, nie ma tutaj po prostu zaskoczenia. To raczej taki prawdziwy opal. Jestem ciekaw właśnie, jakie KD miał taki Inferno i jak to wygląda u niego w temacie statystyk. Wy to widzieliście, więc wy już wiecie. Ja jeszcze nie, ale jedno jest pewne. Wiem, że jeżeli wbijecie minimum 700 łapek w górę w 24 godziny pod tym odcinkiem, to przygotuję dla was kolejny jeszcze w tym tygodniu. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Miłej reszty dnia, mówi Goldzor. Na razie.